Hej, hej, cześć z tej strony Docentus. Witam w Inspiracjach. Kolejny odcinek sobie nagrywamy. Dzisiaj pokażę Wam domek z redstone'em. Parę ciekawych rozwiązań redstone'owych tutaj będzie. Dzięki za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze pozytywne. No i co, lecimy oglądać, także zróbcie sobie coś do picia. Usiądźcie wygodnie i idziemy zwiedzać. Dobra. Domek prezentuje się, powiem Wam szczerze, tak na styl chyba, nie wiem, amerykański jakiś? Całkiem. Nie ma tutaj jakichś fajerwerków nowoczesnych, takiego typowego modernu, ale jest okej. Twórca tego domku, FedEx Gaming, robi domy na Xboxa bodajże, natomiast ten jest przystosowany na peceta, także będziemy mogli sobie zwiedzić. I pierwsze co, to tutaj mamy dzwoneczek i napiszcie mi w komentarzu, z jakiej gry jest ten dzwonek. Ja już dzwonię. No, taka mała zagadka. Kto wie, śmiało pisać w komentarzu. No i moi drodzy, tak, wchodzimy sobie do środka. Mamy tu jakieś trzy przyciski. Nie toperze latają, ale to standard, bo... No bo wiecie, bo to jest... jest tutaj ciemno. I teraz tak, pierwszy przycisk to jest oświetlenie tutaj na zewnątrz. Drugi przycisk to jest tu oświetlenie... O, tutaj w środku. I trzeci przycisk... to mamy oświetlenie tutaj całego salonu. Zobaczcie jeszcze, jaka ciekawa szafa z trzech drzwi zrobiona. No całkiem fajny patencik, muszę Wam pokazać. Tutaj mamy nagłośnienie, ale tu chyba się nic nie będzie działo. I kolejna rzecz, jak klikniemy, Wy teraz nie widzicie, ale tam pod tym jest lampa i telewizor się po prostu włącza. Także całkiem super patencik. Mi to się osobiście podoba, a teraz, że jest dzień, jest widno, to Wy tego nie zobaczycie. Dobra, przechodzimy do kuchni. Jeżeli chodzi o podłogę, moim zdaniem jest super. Bardzo fajny patencik, takie kafaleczki. I pierwsze co, światełko włączymy sobie. Oświetlenie jest naprawdę mega. Całkiem ciekawe, ten redstone jest poukrywany. No, super mi się to podoba. Tu jest kuchnia, natomiast jak ja ściągnąłem tą mapkę, to mi te wszystkie tabliczki pousuwało. Ja gdzieniegdzie tylko obrazy tam powkładałem, żeby ładniej to wyglądało. Tu mamy szafkę, także tutaj prawdopodobnie ta kuchnia była wypełniona ramkami. Tu jak klikniemy, to powinniśmy coś dostać chyba, tak? A nie, tu się pali. A, tu dostaliśmy ciacho. No, takie ciekawe rozwiązanie. No i dobra, idziemy sobie dalej. Teraz tak, tutaj z prawej strony, co my tutaj mamy? Tu mamy łazienkę, ale podejrzewam, że tu będzie też światełko. Jeszcze raz. Ja gram na wersji 1.8.1, to jest dokładnie. I mamy światło w pokoju. Dobra, wejdźmy do tej łazienki. Nie, to jest sypialnia. To jest sypialnia, dobra, też tu będzie światło. Pach, super, oświetlenie, mega. Co my tu mamy? O, tu mamy telewizor, który też się włącza, ale oczywiście nie ma... Nie ma obrazu, bo nie naprawiłem, bo tego tu nie widziałem, ale... O, i teraz to będzie działało. Tutaj mamy laptopa. Z tej strony powinienem chyba to zrobić. Uda mi się. A nie, czy to tak? Tak, o. Dobra, trochę na odwrót jest, ale jest. Co tu mamy jeszcze? Tu mamy jakieś urządzonko. Dokładnie nie wiem, o co tu chodzi w tym urządzonku. Czy to jest jakaś taka mata do biegania chyba? Może to za dobrze tutaj nie działa.
się tak wyłącza. Tutaj możemy zwrócić to wtedy. Jeżeli coś wiecie o tym, to mi napiszcie w komentarzu. Ja do końca nie wiem, jak to działa. I teraz tak, tu mamy wyjście na zewnątrz. Z drzwi mamy zrobiony taki płot, takie ogrodzenie. No i co mamy? Huśtaweczkę, piaskownicę. Tutaj mamy piecyki i wiecie co? I chyba jak weźmiemy węgiel. I ten węgiel wrzucimy, ale czy ja dobrze wiem? Gdzieś tu go trzeba wrzucić, ten węgiel. Nie widzę. No dobra, nieważne. Później powiem, co chciałem zrobić może. Chciałem tutaj do piecyka wrzucić węgiel, to by się kominek palił. Dobra, idziemy z powrotem, bo jeszcze wszystkiego nie pozwiedzaliśmy. Tak, tu jest ta nasza kuchnia. Tu jest wejście na dół. Na dół zaraz sobie wejdziemy. Tu mamy łazienkę. Światło, proszę. Jest światło. No i ta łazienka taka w takich kolorach biało-niebieskich. Ciekawe. Tu mamy prysznic i to jest też ciekawe rozwiązanie, że sobie klikamy, zamyka nam się, włącza nam się światło i możemy się wykąpać. Wziąć prysznic, pach i wychodzimy. No, całkiem fajny patent. Redstone'owy. Tutaj powinny być drzwi, to powinno być chyba taka... Chyba do światła jest taka szafka, ale pokażę wam tutaj jeszcze jeden zarąbisty mechanizm. Pach, wymiana wody, spłukane. Jeszcze raz, pach, spłukane. Super, to jest mega. Bardzo mi się to podoba. No i okej, idziemy sobie dalej. Co tutaj my jeszcze mamy? Tutaj mamy wejście do garażu. W garażu jest ciemno, więc włączmy sobie światełko. I teraz tak. Tutaj jest podnoszenie bramy. Mega. Super. I kolejny przycisk. To mamy oświetlenie tutaj. O, widzicie? Tu jest to na zewnątrz oświetlenie. I ten. To jest jeszcze chyba te oświetlenie powinno być, tak? Tak. I to jest tutaj oświetlenie przy garażu. Jeżeli byście wychodzili, wyjeżdżali samochodem, zawsze możecie garaż zamknąć tu. Bam. Niezłe, co? Mi się to... Mnie to naprawdę rajcuje nieźle. Kurde, super sprawa. Szkoda, że ja taki dobry z redstone'a nie jestem. Tu chyba jest jakaś... Nie wiem, jakaś szafka tutaj miała być. Też pewnie tabliczek brakuje, także... Moi drodzy... Oczywiście w opisie dostaniecie link do tego, jak sobie pobrać tą mapkę. Natomiast no tu też wam powiem, że wiele traci ta mapa przez to, że nie ma obrazów, nie ma tabliczek, bo pewnie była budowana na 1.7.2 albo na 1.7, na 1.8 później ktoś wszedł i to wszystko się kasuje. To są te właśnie takie bugi. Dobra, jesteśmy teraz na pięterku i tak. Tutaj mamy łazienkę, włączamy światełko, ten sam mechanizm mamy tutaj, tutaj mamy znowu, tylko tutaj się już nie zamyka, bo chyba zabrakło miejsca na pistony, mała szafka, pach, o, lustro, widzimy się w lustrze. Też dobry pomysł. No całkiem. A, i tu jest jeszcze bardzo fajny patencik. Chyba nasze odbicie w lustrze spadło na kaktus. Dobra, i teraz tak. No, spokój jest. To mamy coś takiego, że tu chyba włączamy sobie woda. Pach. Czas się wykąpać. No, czy to nie jest super? Zobaczcie. Elegancki mechanizmik. I ewentualnie spuścimy wodę. Pach. Nice. Super. Bardzo fajne. Ciekawa wanna. Bardzo ciekawa. Dobrze. Co tu mamy dalej? Na górę sobie idziemy. Tu pewnie będzie światełko.
Słoneczko nam zachodzi. Zobaczmy, co mamy tutaj i tutaj też. Oświetlenie. Tak jest. Pięknie. Tu mamy szafę. Tu jest telewizja. O! Teraz zobaczcie, że się włącza telewizor. Bo jest ciemno, to będzie to widać. Co ten klocek tu robi? Tu powinien być komputer pewnie. Troszkę to pobugowane. No i dobra. Tyle tutaj mamy. I zostało nam, co nam zostało? Zejść po prostu na dół i zobaczyć, co się dzieje. To było gdzieś tutaj, tak? Tutaj. I zobaczyć, co się dzieje w piwnicy. Oczywiście światełeczko, pach i lecimy. No i tutaj, moi drodzy, już widzę stół do bilarda. Ja w tym domku parterowym będę robił stół, ale troszkę inny zrobię. Już mam zaprojektowane nawet. Także niedługo zobaczycie. Tu mamy kolejny telewizor. Tutaj mamy takie rzutki. Oczywiście możemy sobie usiąść, wziąć coś, się napić czegoś. Myślę, że to taki... A, już wiem, co to jest za drink. Kamikadze! Tak jest. Dobra. I mamy co? Mamy jeszcze łazieneczkę. Pach. To jest tylko światło. Bum. Popsuło mi się światło, widzę. Wszędzie... A nie, chyba ok jest. A, ta nie działa. Dobra. No i co? Sofa. Bardzo fajna podłoga. I co tutaj mamy? Włączmy może światełko też tutaj. Pach, żebyście widzieli. Tu są dwie maszyny do prania, moi drodzy. Także jak klikniemy, wyprane spodnie wyskoczą. Tu jak klikniemy, też wyprane spodnie. Puch, wyprana czapka. No i możemy sobie ubrać. No i tak to chyba wygląda. Tu już chyba obeszliśmy sobie całość tego. I moi drodzy, tak, oceniamy. Ja temu domku, dla tego domku dam 8 na 10. Dlatego, że... Znaczy, pamiętajcie, że on dużo ładniej by wyglądał, gdyby w środku były te tabliczki. Ale tak, ogólnie bryła to mi się tak podoba na 8. Mechanizmy są spoko. Jest parę mechanizmów, które widziałem pierwszy raz. Na przykład te spuszczanie wody w toalecie. No i co? Z mojej strony tyle. Widzimy się w kolejnych inspiracjach. No i nie zapomnijcie napisać, z jakiej gry był ten dzwonek, który był na początku. Ja jestem Docentus. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, bo mało osób to robi. I widzimy się w kolejnych inspiracjach. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!